W 19 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg Jahwe dał znać Mojżeszowi, że przyjdzie do niego w gęstym obłoku, na szczyt góry, by lud słyszał, jak z nim rozmawia. Miało to na celu umocnienie wiary w słowa Mojżesza. Po 3 dniach Jahwe zszedł na górę Synaj w obłoku dymu i wezwał do siebie Mojżesza. Tam Jahwe przekazał mu słownie 10 przykazań i objawił inne prawa. Dopiero w 31 rozdziale Mojżesz otrzymał 2 tablice, świadectwa napisane palcem Bożym. Thomas Dowell w swojej książce Bible Myths and Their Parallels in Other Religions wspomina, że motyw góry przypomina drogę proroka Zoroastra lub Zaratustry. Zaratustra medytował 30 lat na odosobnionej, niedostępnej górze Ushidarena, skąd czerpał swoją inspirację. Umocniony w związku z Ahura Mazdą udał się do króla Kawawisztaspa, przed którym ogłosił prawo Ahury. Jest to opisane w książce The Teachings of Zoroaster autorstwa Kapadi. Samo imię Ahura Mazda oznacza Pan Mądry. Według Awesty Vendidat, świętej księgi wyznawców zoroastryzmu, pierwszym śmiertelnikiem, z którym rozmawiał Ahura Mazda, był Yima. Ahura Mazda chciał wyznaczyć Yimę na kaznodzieję zwiastuna swojej religii, jednak Yima stwierdził, że nie jest stworzony ani wyuczony, by zostać kaznodzieją i zwiastunem. We wstępie do Awesty Vendidat wydawnictwa Amoryka czytamy, że gdy Zaratusztra znalazł się w obecności świetlistych nieziemskich istot, zauważył, iż intensywność wydzielanego przez nie blasku sprawiła, iż nie widział na ziemi własnego cienia, a więc znalazł się niejako w sercu światłości. Prorok złożył hołd Ahura Mazdzie oraz archaniołom i wówczas objawiono mu wielkie prawdy, z których pierwsza jest ta, iż w widzialnym, materialnym, doczesnym świecie 3 rzeczy są właściwe i prowadzące do doskonałości: dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Dano też Zaratustrze zaznajomić się z wszelką wiedzą. Przede wszystkim poznał on, że jedynym i najwyższym Bogiem, stworzycielem wszystkiego jest Ahura Mazda, co oczywiście znalazło oddźwięk w tekstach świętej księgi Awesty, której pojawienie się na świecie zawdzięczamy temu właśnie prorokowi. Egipcjanie czcili Boga Tota, przedstawionego z głową Ibisa. Był on Bogiem księżyca, świętych tekstów, matematyki, nauk, magii, mądrości, pisma. Znany był również jako Pan Boskich Słów, czyli Lord of Divine Words. Niczym Ahura Mazda kojarzony był z mądrością. Brian Brown w swojej książce Mądrość Egipcjan, religia starożytnego Egiptu, w 5 rozdziale wspomina o Tocie, którego nazywa greckim imieniem Hermes. Pisze o nim nawet, że całą swoją wiedzę spisał na kamieniu. Taki był już wszystkowiedzący Hermes, który widział wszystkie rzeczy i rozumiał. Rozumiejąc, miał moc ujawnienia ich i wyjaśniania. Albowiem co wiedział, spisywał na kamieniu. Choć spisywał je na kamieniu, najczęściej je chował, utrzymując pewne milczenie, przynajmniej w mowie, aby każda młodsza era kosmicznego czasu mogła ich szukać. I tak, mając obowiązek czuwania nad swymi krewnymi bogów, wspiął się do gwiazd. O Tocie wspomina również książka Tarot w pismach wybitnych okultystów z XVIII, XIX i XX wieku. W końcu przyjmuje się, że Tarot pochodzi z Egiptu. Cort de Gebelin, były protestancki pastor, skojarzył Tarota ze starożytnym Egiptem i uznał go za symboliczną księgę Tota, egipskiego boga mądrości i magii. Uważał Tarota za świętą księgę egipskich kapłanów, którzy ukryli w niej całą swoją wiedzę ezoteryczną, maskując ją symbolami. W mitologii greckiej Minos, mityczny król Grety, słynął z tego, że stworzył kodeks prawa, który otrzymał od Zeusa na górze Dikti. Co więcej, co 9 lat spotykał się ze swym ojcem Zeusem w celu przedyskutowania królewskich spraw i rządzenia krajem. Większość uchwalonych praw i zasad postępowania zostało zainspirowanych przez te spotkania. Spotykał się ze swoim ojcem w jaskini na górze Dikti. Dzisiaj ta jaskinia nazywa się Jaskinią Zeusa i jest miejscem turystycznym. Wszystkie te historie mają jeden wspólny mianownik: prawo i wiedza pochodzą od Boga lub bogów. Starożytni Grecy wierzyli w końcu, że bogowie urzędują na górze Olimp. Bogowie ukazywali się ludziom wybranym przez siebie samych, tak jakby spośród wszystkich śmiertelników szukali tej jedynej perełki lub perełek, którym przekażą wiedzę. Nie bez powodu bogom przypisywano różne zdolności. W końcu każdy bóg specjalizował się w jednej określonej dziedzinie. Bóg Jahwe też wybierał sobie konkretnych ludzi do pełnienia swojej misji. Kiedy Mojżesz wstępował na górę, inni nie mogli jej nawet dotknąć, gdyż groziło to śmiercią. W micie o narodzinach Dionizosa na przykład zwróciłam uwagę na pewne podobieństwo między Zeusem a Bogiem Jahwe. Zwykły śmiertelnik nie mógł ich zobaczyć i przeżyć. Dionizos był synem Zeusa i Semele, która była śmiertelniczką. Semele czuła jego boską obecność, kiedy przyszedł do niej w nocy w wiadomym celu. Dotarło to do Hery, która udała się do Semele pod postacią śmiertelniczki i przekonała ją, że musi zobaczyć prawdziwe oblicze swojego kochanka. Gdy Zeus ponownie przyszedł do Semele, ta kazała mu przysiąc na rzekę Styks,
że spełni jej prośbę, na co ten się zgodził. Zażądała, że ma jej się ukazać w swojej prawdziwej postaci. Zeus złożył już przysięgę, więc był zobowiązany do ukazania się swojej ziemskiej kochance. Widok prawdziwej postaci Zeusa, jego chwały, spowodował, że Semele spłonęła. Zeusowi udało się uratować płód Dionizosa i przyszyć go sobie do uda, ratując go w ten sposób. Bóg Jahwe w Księdze Wyjścia sam mówi: I rzekł Mojżesz, spraw, abym ujrzał Twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczę mu łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu mi się podoba. I znowu rzekł: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. I rzekł jeszcze Pan: Oto miejsce obok mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na Tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicze mojego Tobie nie ukażę. Zeus i Jahwe mogli ukazać się ludziom pod pewnymi postaciami. Jahwe jako gorący krzew, bogini Hera jako śmiertelniczka. W końcu Jahwe w 18 rozdziale Księgi Rodzaju sam ukazuje się pod postacią człowieka. Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twojego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Nawet sam Sargon Wielki, pierwszy władca Imperium Akadyjskiego, wspomina o miłości bogini Isztar, która była między innymi boginią wojny. Znajdujemy o tym wzmiankę w legendzie o Sargonie z Akadu. Akki, ten, który czerpie wodę, wyznaczył mnie na swojego ogrodnika. Kiedy byłem ogrodnikiem, Isztar obdarzyła mnie swoją miłością. O dziwo, po pewnym czasie sam Sargon zaczął podbijać nowe tereny i stworzył imperium. Bardzo możliwe, że zawdzięcza to właśnie bogini Isztar, której kult rozprzestrzeniał. Bóg Jahwe też pomagał swojemu ludowi. Wystarczy wspomnieć o zatrzymaniu się słońca i księżyca podczas walki z Izraelitów z Amorytami lub o przeprowadzaniu narodu wybranego przez pustynię pod postacią słupu ognia i obłoku.